Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem porozmawiać o wiązarach, czyli o konstrukcji dachu z elementów wiązarowych, czyli tak zwanych wiązarów potocznie mówiąc. I tutaj od razu na wstępie, jak jestem na dole, pokażę Wam, jak wygląda strop z tych wiązarów. Tutaj u mnie tak to wygląda właśnie. Dodam, że wiązary są bardzo duże, bardzo długie, około 9 metrów tutaj. Tutaj jeszcze sobie, że tak powiem, zaadaptowałem na strych, co zaraz pokażę na górze. I na przykład u mnie ta dolna część tego pasa wiązarowego jest podwójna. Pokażę to jeszcze z góry. Ale najpierw z dołu, jak to właśnie wygląda. Teoretycznie jest tutaj łatwo teraz zrobić podwieszany sufit, jakieś tam rygipsy tutaj zaczepiać, czy szyny, czy coś, czy te powiedzmy profile do tego montować, potem na to wszystko watę i jest ok. Niby to wszystko jest ok, niby to jest oczywiste, wiadomo. Dodam tylko, że u mnie jest dom z dachem dwuspadowym. Dom jest całkiem spory, że tak powiem. Znaczy według mnie, bo to oczywiście zależy kto jak tam uważa, ale właśnie między innymi na przykład tutaj w pomieszczeniu, w innych pomieszczeniach to jest tak jeszcze, czyli teoretycznie ten strop, no wszędzie jest niby gotowy, tak, niby gotowy, choć ja uważam, żeby to był strop, to jeszcze tutaj troszkę potrzeba, ponieważ jest po prostu przestrzeń, tak, trzeba tam dać jakieś płyty OSB, ale o tym później. Tutaj mam jedno miejsce, że tak powiem, wejście stąd z takimi schodami zabiegowymi kawałeczek i do góry i tu będzie jedno wejście na górę, ponieważ dom jest tak duży, to podzieliłem go tak jakby na dwa mieszkania, w sensie na przykład dla dziadków i dla młodych, choć obecnie ja teraz nie mam rodziny, więc dla mnie jest dużo za duży, ale to tylko tam nawiasem mówiąc. A drugie wejście ma być tutaj stąd do góry, tu tutaj oczywiście te elementy wiązarów, jak będą zamontowane już do tych wieńców, tutaj będą wycięte, będzie deska wstawiona w tą stronę dla tak jakby usztywnienia tej konstrukcji, tak zwany wymian. I tu będą schody, też drewniane, też z podobnej konstrukcji. Te boki wezmę tutaj z tych właśnie wiązarowych elementów, z tego drewna konstrukcyjnego. Tam można kupić 22-24. Chodzi mi o wymiar tego, nie o klasę drewna, tylko o wymiar tego drewna, bo wiadomo, że tu jest klasa C24 konstrukcyjna i tak dalej, no to wiadomo. Musi być drewno certyfikowane, jakieś tam suszone i tak dalej. No to wiadoma sprawa. Dobra, pokażę Wam teraz górę. Jak to u mnie wygląda na górze. Dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Tutaj można sobie zobaczyć, jak grube są te beleczki. Znaczy beleczki, profile, kształtowniki, kantówki. Bo czy to do beleczki? No i tu u mnie wygląda właśnie tak. Czyli cały strych, no jak tam pokazywałem wcześniej, no to wiadomo, można sobie zajrzeć teraz, cały dół widać. No ale ta konstrukcja wygląda tak. Dodam jeszcze tylko, że te wiązary tutaj, znaczy ta całą tą konstrukcję, to ja budowałem razem z moim tatą i z moim bratem, oni mi pomogli. Oczywiście bez dźwigu się nie obeszło, to wiadoma sprawa, ponieważ jeden taki element jest bardzo duży i waży dosyć sporo i no może by go tutaj wtargał za pomocą 10 ludzi, ale to zapłacić tym 10 ludziom, no to też sporo. Niemniej dźwig też kosztuje sporo. No ale tutaj widzimy kawałek taki, tylko ułożyłem te płyty, więc tu będzie wyglądać mniej więcej tak. Tutaj oczywiście jest okno na strychu, ponieważ jest to poddasze, że tak powiem, nieużytkowe, czyli tylko będzie strych. Niemniej tutaj, jak zauważycie, to tu mam ścianę prostą, zwyczajne okno, podłoga jest dosyć spora, tutaj ten wymiar to jest około 4,5 metra, zaraz tam zobaczę dokładnie. Tutaj od podłogi do sufitu to jest około chyba 2,70, czyli tu jest standardowa wysokość pomieszczenia. Generalnie skosy mam tylko tutaj, zresztą podejdę tutaj do ściany, tylko muszę patrzeć troszkę pod nogi. I jak właśnie podchodzę tu, to ja mniej więcej sięgam gdzieś dotąd, czyli ja nawet nie jestem w stanie dotknąć tych skosów w suficie, tak? No i tutaj też możecie zauważyć, że no za bardzo tutaj okna dachowego nie wstawi, no bo by było tu wysoko gdzieś i tak dalej, ale jeżeli bym chciał nawet podzielić te pomieszczenia na strychowe, no to wiadomo, z tej strony sobie robię pokój, który jest doświetlony, normalnie ma swoje okno, z tamtej strony pokój, który ma swoje okno, a tutaj jakbym sobie podzielił jeszcze ściankami, powiedzmy, jak tu będzie to jedno wejście, tak? To sobie na przykład przedzielić ten strych, nie wiem, mniej więcej w tym miejscu, no to tam sobie oddzielam też i tu mam taki stryszek na przykład na suszenie ubrań, czy jakiś tam po prostu składzik, tak?
a tam jeszcze można wykorzystać normalnie jako normalne pełnowartościowe pomieszczenie, tak samo tutaj, o dość dużych wymiarach, tak? Czyli tutaj też, jeżeli tu będą schody, tu można zrobić taki składzik, a tu po prostu wejście z tych schodów, tutaj wejście do tego pokoju, pomieszczenia. Czyli można to jeszcze, tę konstrukcję wiązarową można tak właśnie rozwiązać, żeby to wykorzystać później w celach mieszkalnych, żeby ta cała tutaj powierzchnia nie była zmarnowana, bo to jest dosyć ważne według mnie. O, zaraz kichnę. O, przepraszam. No, także można to tak wykorzystać, że niekoniecznie ta konstrukcja wiązarowa musi być taka całkiem niewykorzystana, tutaj ta przestrzeń, taka marnacja powiedzmy przestrzeni. I tutaj teraz tak, jeżeli chodzi o ocieplenie, no to stamtąd, aż przykrywając wieniec, bo tam jest wieniec, na wieńcu się to wszystko opiera. Oczywiście beton B30, dosyć dużo zbrojenia tam dane, sprętów FI16 zbrojenie, oczywiście 4 pręty, plus powiązane to wszystko jest z tymi słupami, więc konstrukcja jest bardzo mocna, tej konstrukcji to może opowiem jeszcze później. Tutaj od razu wieniec jest nad prożami dla okien. No ale dobrze, wracając do tych wiązarów, no to jak widzicie, przestrzeni jest tutaj bardzo dużo. No to jest może taki plus, aczkolwiek zaraz Wam powiem jeszcze o plusach, minusach tych wiązarów, które ja tak uważam i do czego doszedłem, do jakich wniosków, właśnie przerabiając to, że tak powiem, na samym sobie. Tutaj oczywiście chciałem Wam pokazać, jak firma daje taki, powiedzmy, instrukcję montażu tych wiązarów. Tutaj widać właśnie mój dom. Oczywiście chodzi, że dół to jest zarys, ale całą górę, jak to mniej więcej będzie wyglądać rzut. I tak faktycznie jest wszędzie. Tutaj jeszcze tylko dodam, a propos ścian szczytowych, bo wiem, że zaraz niektórzy powiedzą, że a, czterospadowy dach i takie tam różne rzeczy. No tak, no ja mam tutaj dwuspadowy, gdyż uznałem, że tak mi będzie łatwiej i taki projekt wybrałem. Ale tuż ściana szczytowa u mnie już sobie dociepliłem wełną. Tu, jak widać, tu wszędzie jest wełna. Ona aż jest tak na tą ścianę, aż z drugiej strony wychodzi. Tam oczywiście jest też, że tak powiem, zasłonięte to, ale jest tutaj wszystko bardzo dobrze ocieplone, więc tutaj w górę nie będę miał już mostka termicznego, to od razu o tym mówię. Tutaj oczywiście jest folia paroprzepuszczalna, tu od dołu idzie paroizolacyjna. Jeżeli się pomyliłem, trudno. Także tak to u mnie wygląda, także tutaj też już wziąłem to pod uwagę. I teraz ta izolacja z zewnątrz łączy się z tą izolacją elewacyjną, czyli z tym steropianem, więc tam już jest tak ładnie to docieplone, te miejsce. No ale wracając z powrotem do tego. No i tutaj właśnie firma daje taką, powiedzmy, instrukcję obsługi. O, ja Wam to pokażę. Tu jest, że tak powiem, wymiary z grubsza całej konstrukcji, łącznie z opisem każdego wiązaru. I te wiązary są też ponumerowane. Tutaj oczywiście są jeszcze wymiary, w jakich odstępach te wiązary mają być, ponieważ oczywiście tutaj, gdzie jest szerzej, gdzie widzicie to miejsce, to jest właśnie na schody. Tutaj jak widzicie, tu zresztą są te schody, zarys tych schodów, tu w tym miejscu, jak widać, i w tym miejscu, czyli tu i tu będą schody, o, tu i tu, teraz jest to widać, widoczne. I tu jeszcze właśnie będą kominy, jeden komin będzie, tam jest na dole stopa, więc będzie tu, i tu do góry jeszcze wychodził, jeszcze nie wymurowany. No trudno, tak murowałem na razie, bo się spieszyłem w zimę i chciałem tutaj zadaszyć. Teraz znowuż jadę do pracy w zimę, więc dobrze, że tutaj właśnie ten dach jest. Tam już nic nie zacieka i tak dalej. A po prostu tutaj sobie kawałek dziurę wytnę, zabezpieczę to później i tu będę murował komin. Wejdzie tam troszeczkę dachu, rozbiorę, bo są dachówki, więc można go rozebrać w najzwyczajniej świecie. Tam zresztą ten pas, gdzie będzie komin, to nie dawałem tych spinek jeszcze dachówkowych, że tam będzie bardzo stosunkowo łatwo to rozebrać, ale to innym razem. No jak widzicie, wszystkie wiązary są ponumerowane, wszystkie są tutaj wymiary podane, więc bardzo prosto to złożyć. To są takie wysuwnice, to tak nazywają, więc tu na końcu nie ma tych wiązarów, tak można powiedzieć. Tu jest oczywiście ten właśnie wiązar i taki zgrubny wymiar. Zaraz Wam powiem, ile tutaj jest szerokość. No to tu jest 4,10 i 2,60 wysokości, więc praktycznie jest standardowa wielkość pomieszczenia, a 4,10, no to tak sporo też, prawda? Czyli jak tu byśmy wzięli, tu mamy 4, tu byśmy dali 4, tu mamy 4 razy 4, to jest 16, to możemy mieć tutaj pomieszczenie spokojnie tak około 16 metrów kwadratowych. Z tym, że to i tak uważam, że to nie jest jeszcze tak za dobrze, ale o tym za chwilę, tak? I tutaj wiadomo, tutaj wytyczne montażu wiązarów, tutaj wszystko, żeby robić zgodnie z tą instrukcją, tutaj jak mocować te płytki mocujące, jakimi gwoździami i tak dalej, które oczywiście trzeba było kupić, te płytki też i tak dalej. Tu jeszcze mamy, o, jak wykonać te stężenia, czyli te deski tutaj, to są stężenia, tak? Tutaj to wszystko.
tam, tam na górze, tam i tak dalej. Tylko że te deski właśnie już nie wchodzą w cenę wiązarów samych, co dla mnie jest troszkę, że tak powiem, nieporozumieniem, ale o tym też za chwilę. No i właśnie tutaj jak inne te stężenia robić, czyli właśnie te krzyżulcowe, co przynoszą te naprężenia, żeby ten dach powiedzmy tak się nie pracował, tylko żeby to dosyć mocno stało. Plus jeszcze tam wszędzie te stężenia. Tutaj też jest pokazane właśnie, gdzie dawać te stężenia, a więc instrukcja bardzo dużo mówi. Praktycznie jest tak zrobiona, że każdy taki jakiś mechanik, czy tam mechanik, no powiedzmy majster, taki powiedzmy ktoś, kto trochę kuma to wszystko, no to powinien sobie z tym poradzić. Tutaj jest po budowie, bo to podczas budowy miałem, że tak powiem, zrobione ksero. To jest to samo, co wcześniej pokazałem. No troszkę się zmarnowało, ale to nic. Tutaj też jest wstępne, że tak powiem, jeszcze wyliczenia ichne. Tutaj też jeszcze dodatkowe jakieś tam wyliczenia, które wysyłali mi na maila, co i jak. I tutaj jeszcze dodam tak, że tutaj w ogóle to wiązary według projektu były, że tak powiem, dużo delikatniejsze. No dla mnie to bardzo delikatne, przewidziane na nacisk tutaj na metr kwadratowy na podłodze około 50 kg. Według mnie to było no, zdecydowanie za mało, tym bardziej, że na dachu mamy dachówki, a więc materiał pokryciowy stosunkowo ciężki. Choć dzisiaj bym dachówek nie robił, ale to może inny materiał o tym, jeżeli chcecie to zrobię, bo opowiem wam dlaczego bym wybrał inne pokrycie, a nie dachówki. Uważam, że to jest dość istotne i dość ważne, bo wiem, że tutaj jeżeli chodzi o konserwatywne podejście, to że niby dachówki najlepsze, ja też tak myślałem, ale jak sam wykonałem te dachówki, sam pokrycie dachowe, uważam, że dzisiaj bym tego pokrycia nie wziął. Ale to jest już na inny filmik. Teraz tak, tutaj właśnie mam wiązara już takiego zwymiarowanego, już z dokładnymi wymiarami. Tutaj jak widać i tak dalej. I dlaczego on taki właśnie jest, a nie inny? Tutaj tak jak mówiłem, dolny pas to jest jeszcze z dwóch tych profili, bo normalnie to jest jeden profil, jak widzicie, a pas dolny jest z dwóch. Nie? Także tak to widać. Jest to z tymi oczywiście sposób łączenia mitek, tymi płytkami takimi kolczastymi. Tam musi być to wykonane w zakładzie na specjalnej takiej prasie, ponieważ to praktycznie nie sposób tego przybić młotkiem, chyba że tu jakąś splaszczarkę taką zrobić, która by to po prostu tak naraz te całe płytki, bo to jest z jednej i z drugiej strony, czy z obydwu stron. Tu jest taka kratownica jeszcze usztywniająca. No dobrze, jedziemy dalej. Czemu u mnie wyszły takie wiązary, że tak powiem, duże? Ponieważ ja sobie tutaj zażyczyłem, żeby tu nie było 50 kg nacisku na metr kwadratowy, bo co to jest 50 kg? To jest tak, że nawet człowiek stojąc na jednym metrze, to już przeciąża te wiązary. To ja sobie zażyczyłem, żeby tu było 200 kg na metrze kwadratowym, ponieważ słuchajcie, jeżeli tutaj się położy tą płytę OSB, bądź deski, bądź jakąkolwiek tutaj podłogę, cokolwiek, tak? No, coś tu musi być, deska, nieważne, coś musi być, tak? Coś drewnianego, lekkiego, jeszcze tak dodam. No to już jest obciążenie. Potem, jeżeli się robi sufit podwieszany przecież, to rygipsy też ważą, już nawet nie wspomnę o dwóch warstwach, bo to już jest przesada, ale dobra, jedna warstwa rygipsów, tak? Czyli tych płyt karton gips, to już jest ciężko. Teraz tak, jeszcze jak tutaj się dowali watę szklaną i też a propos waty szklanej, to słuchajcie, jak macie taki strop, to zwróćcie uwagę, która wata ile waży, bo ta wata skalna jest chyba ciężejsza od tej waty mineralnej. Po prostu sprawdźcie, jak sobie pójdziecie do na przykład marketu, to zobaczcie, ile waży pakunek tej, a ile paczka tej i z której ile, jaką izolację uzyskacie. Także lepiej wziąć sobie lżejszą, a grubszą i troszeczkę, że tak powiem, może więcej tej waty dołożyć, niż na przykład mniejszą, ale dużo ciężejszą. Ponieważ to wszystko waży, to wszystko obciąża później ten strop bardzo znacznie. To tylko taka mała dygresja, taka jeszcze mała podpowiedź. A teraz tak, nie zalecam tutaj stosowania tej pianki PUR. Ja wiem, że to jest teraz popularne, że to się szybko robi, że to się wszędzie dociepli i tam wszędzie w te szczeliny się to tam napsika i w ogóle jest zajebiście. Tylko według mnie drewno nie współdziała z tą pianką, ponieważ ta pianka bardziej lub mniej powoduje, że to drewno nie oddycha, że tak powiem, zatrzymuje wilgość w tym drewnie. A jeżeli to drewno nie oddycha i jest zatrzymywana wilgość, to drewno zaczyna butwieć, czyli po prostu ono zaczyna samo z siebie się biodegradować, więc
Ja nie zalecam tych pianek, ale to jest moje zdanie. Każdy oczywiście robi jak chce. Nie robię tutaj żadnej antyreklamy, reklamy, ponieważ nie podaję żadnych firm i tak dalej. Każdy musi to sobie sam pomyśleć. Ja pianki bym nie dał. Wełna bardziej oddycha, wełna jest taka inna struktura tej wełny jest, tak? A ta pianka jednak mi się wydaje, że jak szczelnie dotyka do tego drewna, pomimo żeby się na przykład nawet papą przełożyło, folią, czymkolwiek, no folią to jeszcze gorzej, bo to w ogóle te drewno się kisi, a chyba najgorsza rzecz właśnie dla drewna to jest jak drewno się kisi, jak nie oddycha, nie pracuje, ponieważ w Polsce mamy zmienne warunki atmosferyczne i właśnie ciepło, zimno tutaj powoduje, że to drewno będzie, ta cała konstrukcja będzie pracować. Zresztą każda drewniana konstrukcja pracuje, o czym też mało kto mówi i wszyscy, no niektórzy twierdzą, że to jest jak beton. To właśnie nie jest jak beton. Tutaj nawet bym wam pokazał, że jak tak bardziej się tutaj skoczy na tym, to wszystko drży, tak? To nie jest takie sztywne, to się wydaje, że to jest takie mocne i takie grube i tak dalej. Nie. To nie może się równać w ogóle ze stropem betonowym. Po prostu nawet nie ma podejścia. Ale o tym też za chwilę. No dobrze, tu tutaj pogadałem jakie wiązary, co i jak. A jeszcze takie właśnie taka odpowiedź, dlaczego właściwie wiązary, tak? No wiązary dlatego, ponieważ właśnie szukałem projektu z tutaj poddaszem wiązarowym. Bo myślałem, że to będzie szybko i przede wszystkim następna rzecz będzie tanio. Ale jak się okazało, to niestety te wiązary wyszły bardzo drogo, zaznaczam, bardzo drogo. Ta konstrukcja sama z tymi deskami, z jakimiś tam blachami, śrubami, mocowaniami, bo tam żeby przykręcić do wieńca, to specjalne śruby i tak dalej. Sama konstrukcja bez pokrycia, bez folii, bez niczego, bo to było ubrane po prostu tam, gdzie sprzedają pokrycia dachowe, to wszystko te folie, nie? To kosztowała 32 tysiące, gdzie na początek jeszcze, jak zanim jeszcze kupiłem w ogóle projekt, to pytałem się, ile będzie kosztować ta konstrukcja z wiązarów. No to oczywiście tam projekt, no to pokazałem taki wstępny, tam te wiązary, poprosiłem firmę, żeby mi przysłali, taki tylko pobieżny, no to wyliczyli mi na 17 tysięcy. Ja mówię, no to bardzo fajnie, prawda? No bo tak, mam strop, mam tu poddasze, mam to, tamto, siamto, 17 tysięcy, duży dom, no bardzo fajnie, nie? Tylko, że jak przyszło co do czego i żeby to było naprawdę, że tak powiem, w miarę solidnie, chociaż mówię, ja bym dzisiaj tego nie robił, to niestety wyszło, że to kosztuje 32 tysiące, więc bardzo dużo. Trzeba z dużym wyprzedzeniem to ustalić teraz montaż, wykonanie tego, ale o tym też za chwilę. No dobrze, mam tutaj taką listę, którą gdzieś tam pisałem na jakimś forum, więc posiłkuję się swoją listą, nie cudzymi jakimiś wytycznymi, tylko to, co ja sądzę, tak? A jest, że jest tego troszkę, no to, że tak powiem, o proszę bardzo, tutaj jest screen z panem z jednego kanału, właśnie gdzieś tam się udzielałem. No dobrze, no to jedziemy. Tutaj właśnie wiązary, a więźba tradycyjna. To jak ja to właśnie tutaj, że tak powiem, widzę. No to tak, wiązary to plusy mają takie. No szybki montaż. No faktycznie, jak one były już wykonane gdzieś w fabryce, prawda? Przywiozła je ciężarówka. Notabene o tym też za chwilę. Przyjechał dźwig. No to faktycznie myśmy tutaj, czyli ja, mój tata i mój brat, to w jeden dzień tą całą konstrukcję postawiliśmy. Tą całą konstrukcję w jeden dzień, tak? Drugi dzień to tam było mocowanie do wieńca, jakieś tam jeszcze gdzieniegdzie dobicie tych stężeń i tak dalej, ale generalnie jeden dzień stała cała konstrukcja, więc szybko. Teraz drugi plus to jest dokładność wykonania. Jeżeli firma robi z jednej matrycy wszystkie wiązary, no to wiadomo, że one wszystkie będą jednakowe i faktycznie tak jest. Tutaj na przykład jak popatrzycie, tak, tutaj, tu, no to praktycznie to jest idealnie równo. I tak faktycznie, oczywiście jeżeli się to idealnie równo złoży, tak, no bo jeżeli dźwigiem to, czy tam firma poskłada to, że będą później przesunięcia jakieś, tam odstępy, no to wiadomo, że tutaj też się przesunie, ale jeżeli się tam robi pod sznurek to wszystko, no to rzeczywiście dokładność jest bardzo duża, taka bardzo duża, tak? Że faktycznie to widać, zresztą jak tutaj widzicie, bardzo ładnie to wygląda, że w zasadzie tutaj wystarczy też przykręcić profile, rygipsa można dać i już w zasadzie tutaj można zabudować bez stosowania jakichś tam podkładek, przekładek i tak dalej. Czyli dokładność jest rzeczywiście bardzo duża. Lekkość konstrukcji. No tutaj to jest takie, no powiedzmy jest to plus, tak? Ponieważ ta konstrukcja, no jak widzicie razem z tym stropem, to wszystko, no to przyjechało jednym transportem, więc jest to w miarę lekkie, tak? No w miarę lekkie, jakby tutaj strop betonowy, no to wiadomo, że no niestety beton, no to waży dużo więcej. Ale o tym też za chwilę. No, teraz
Następny plus, no to ta konstrukcja właśnie wiązarowa zastępuje od razu strop. To jest bardzo duża zaleta, ponieważ no tak jak mówię, no nie trzeba tego wylewać, nie trzeba szalować, nie trzeba podpierać, nie trzeba dawać zbrojenia i tak dalej. No i to jest oczywiście bardzo duży plus, tak? Znaczy to jest tak akurat w przypadku wiązarów to jest plus. Teraz następny taki dosyć duży plus, to drewno jest dobrej klasy, czyli tej klasy C24 konstrukcyjne. Tutaj może gdzieś tam nakameruję, może mi się uda. Tutaj widać. O. Także to jest certyfikowane. Także nie jest to żadna ściema, żadne oszustwo i tak dalej. Jest to wszystko, wszystko właśnie tak jak ma być. O, nawet tutaj też to widać, że to jest suszone i tak dalej. O. O. Więc tutaj to też jest właśnie plus, że drewno jest właśnie suche, certyfikowane i tak dalej. Więc wysokiej klasy drewno, nie odkształca się praktycznie w ogóle, troszeczkę tylko od wilgotności tam pracuje, ale to naprawdę tam bardzo, bardzo niewiele. I ogólnie no takie jest powiedzmy no surowe, no nie gnije i tak dalej, no ale takie no mówię, no bo jest suche, tak? Więc tutaj no jest to duży plus tego drewna, że nie pracuje i tak dalej. Teraz tak, minusy takiej konstrukcji. No to mam tak, problemy z transportem. No niestety tutaj właśnie, żeby przywieźć te wiązary, one mają wysokość, zaraz wam powiem ile, 3 metry 77 centymetrów, więc jest to już ponad gabaryt. Niestety, żeby przywieźć tutaj z firmy, która jest jakieś, nie wiem, 10 km ode mnie, naprawdę, a ja mieszkam na wiosce, gdzie nie trzeba było przejeżdżać przez Szczecin, przez żadne duże miasto, to tak naprawdę trzeba wziąć specjalny transport ponadgabarytowy, potem zgłosić to, oczywiście to już transport załatwiał, tak? Zgłosić tą możliwość przejazdu i tak dalej, mieć pilota i tak dalej. I nawet tutaj, żeby wjechać na podwórko, był bardzo duży problem, ponieważ był to zestaw, po prostu tir, tak? Czyli ciągnik siodłowy z naczepą i te wiązary wystawały poza obrys. I niestety był to ponad gabaryt i kosztowało to bardzo drogo. To około tam chyba ponad dobrze 1000 zł kosztowało. Więc no tutaj te 10 km, czyli 100 za kilometr, no to naprawdę muszę powiedzieć, że no cena to jest dosyć sporo, tak? No nie oszukujmy się, no to nie jest tanio, tak? Gdzie na przykład zwykłą konstrukcję jesteście w stanie sobie nawet przywieźć, nie wiem, busem z lawetą, ale o tym też za chwilę, tak? Czyli tutaj ponadgabarytowy transport, dobrze, że miałem blisko, więc tutaj, że tak powiem, był to minus. Jest to minus, ponieważ koszt jest bardzo duży. Jeżeli bym to robił gdzieś dalej i budowa byłaby dalej, no to sobie policzcie około, nie wiem, za kilometr 100 zł, no to jeżeli ktoś ma na budowę 20 km, no to 2000 zł transport i nie ma szans, nie ma absolutnie szans przewiezienia tego inaczej. Oczywiście transport pełen gabaryt, jechał w nocy i tak dalej, no bo wiadomo, że to musiał przejść. To jeszcze tam chyba w nocy, w sobotę czy w niedzielę jechali, kiedy jest naprawdę mały ruch, bo inaczej tam jakoś pozwolenia nie dostaną czy coś. Więc jest to problematyczne według mnie i na pewno samemu się tego nie ogarnie, tak? Dobrze, teraz tak, następne właśnie, już po przyjechaniu ten samochód nie mógł długo stać, a więc dźwig od razu od samego rana w poniedziałek, to oczywiście nie jest problem, że od rana, tylko to, że musi być dźwig, żeby to rozładować, po prostu musi być, nie ma szans zdjęcia tego ręcznie, a teraz zobaczcie ile tych elementów tutaj jest, jaka to jest duża konstrukcja i teraz nawet jeżeli dźwig to rozładował, to trzeba mieć przygotowane miejsce, gdzie to rozładować, żeby po prostu wam tego nie rozładował w błoto, bo jeżeli będzie kiepska pogoda i rozładuje gdzieś na, powiedzmy, na terenie budowy, tak, no to po prostu rzuci to w błoto, no to jeżeli mamy tutaj super dobre drewno i wrzucimy je w błoto, no to wiecie jak to wygląda, nieciekawie, prawda, trzeba to myć i tak dalej, więc od razu do rozładunku trzeba dźwig i, że tak powiem, jest to też darmowa robota, ponieważ dźwig no niby zarabia już, pracuje, ale tak jakby nawet te wiązary na dach nie trafiają, bo muszą być rozładowane, tak? Czyli już to musi być właśnie ciężki sprzęt do rozładunku. Czyli najpierw dosyć problematyczny transport, a teraz ciężki sprzęt do rozładunku. Teraz następne. A, jeszcze tutaj a propos właśnie tych wiązarów, to praktycznie nie ma możliwości wykonania tego metodą gospodarczą, czyli nie wykonacie sobie tego na podwórku, choćby dlatego, czy tam na budowie, choćby dlatego, że te płytki właśnie
są prasowane specjalną prasą i jest to, że tak powiem, no raczej niewykonalne na placu budowy, chyba że naprawdę się jakaś firma zaweźmie, ale to wydaje mi się, że pracy będzie tutaj bardzo dużo, jest to bardzo problematyczne i w rezultacie i tak będzie musiał przyjechać dźwig i tak musicie drewno kupić na to te konstrukcyjne, więc no nie wiem, czy to jest, znaczy jest to na pewno wykonalne, ale jest to bardzo problematyczne, tak? I teraz tak, a propos dalej, wiązarów i jej minusy. Często są bardzo długie terminy wykonania wiązarów w fabryce, ponieważ teraz jest to modne, dużo ludzi to zamawia, ponieważ myśli, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, że niby szybko i tak dalej. No oczywiście z tym się zgodzę, no ale niestety czasami trzeba czekać kilka miesięcy. Ja dobrze, że miałem wcześniej termin umówiony i że tak powiem, jak przyszło do pracy, no to mi wykonali tam naprawdę, wykonali te wiązary, ale pracy mieli tak dużo, że naprawdę musiałem się, tak powiem, tam no troszeczkę wyprosić, żeby mi to zrobili, te wiązary, że tak powiem, w tym czasie, kiedy potrzebowałem. Więc tutaj od razu trzeba sobie to dobrze zgrać, kiedy będzie wieniec gotowy, kiedy będzie beton troszkę wysezonowany z wieńca, żeby można było to stawiać, wiercić i tak dalej, ponieważ te nadproża nad oknami, no to muszą mieć swoją wytrzymałość tam, ponieważ tam się właśnie te wieńce, ten cała konstrukcja też opiera, więc beton musi być mocny i tak dalej. Nie można od razu po laniu tego kłaść, no bo ten beton po prostu może być jeszcze za słaby, pomimo tego, że ma zbrojenie, więc trzeba bardzo dobrze to dograć, bardzo dobrze zaplanować i żeby zrobili i już żeby było, że tak powiem, gotowe. Dobrze, co tu jeszcze jest ten? A, no i właśnie, a propos właśnie tego, że jest to bardzo popularne teraz i bardzo długie terminy w tej fabryce i dlatego, że jest to teraz modne, no to zrobiło się to bardzo drogie. Kiedyś to było takie niszowe rozwiązanie, dosyć tanie, bo tego nikt nie chciał, bo co to w ogóle jest i tak dalej, że co to za rozwiązanie i takie bleble, nie? A teraz przez to właśnie, że teraz wszyscy to chcą, no to jest to po prostu bardzo drogie. Ja uważam, że to jest po prostu niewspółmiernie drogie do tej konstrukcji, tak? No ale o tym też za chwilę jeszcze. Co tu jeszcze? A właśnie, a propos tej aranżacji poddasza. No ja tutaj akurat sobie, że tak powiem, zaplanowałem, że te poddasze, no jest tutaj miejsca, tak? Jest. Ale często jest tak, że te wiązary tutaj mają jeszcze taką kratownicę, tak? Że tu praktycznie tego poddasza nie ma. I tak większość domków takich właśnie z czterospadowym dachem, bądź z niższym tutaj dachem, a wysokość dachu dyktują warunki zabudowy, tak w ogóle nawiasem mówiąc, że jeżeli macie tam minimum 30 stopni spadku dachu, to taki spadek musi być. Także tutaj nie jest tak, że sobie zrobicie spadek dachu tak, jak wam się podoba, bądź tak, żeby było wygodnie zrobić wiązary takie, tak? Także tutaj musi być wysokość odpowiednia. Także często jest tak, że jeżeli wiązary mają być delikatniejsze, to tutaj muszą być te jeszcze zastrzały, te takie właśnie wzmocnienia, które powodują, że poddasze jest praktycznie bezużytkowe, bo jak tu zobaczycie, to tutaj praktycznie no nic nie ma tego miejsca, tu praktycznie nic nie wciśniecie, tak? No chyba, że zabudujecie jakoś tutaj, no można niby coś tu wstawić, ale tak jak u mnie, to są normalne pomieszczenia, ale większość to jest taka ta kratownica, jest to praktycznie nieużytkowe, więc ta cała tutaj powierzchnia, to wszystko tutaj, to jest marnacja przestrzeni, to jest bez sensu, po prostu bez sensu, jest to głupota według mnie. Bo tak jak na przykład wyobraźcie sobie, no teraz niech ktoś tam wchodzi i coś tam kładzie, robi i tak dalej. To tutaj watę położyć, czy wejść, dostać się gdzieś tam, to już jest bardzo problematyczne. A jak tu będzie sufit podwieszany teraz, tak? Tu będzie sufit podwieszany, no to niech teraz ktoś tutaj wchodzi i jeszcze coś tu w ogóle robi. No to zobaczcie, jaka to jest niewygodna praca tutaj między tymi wiązarami. Nawet nie ważne, czy dla firmy, dla was, cokolwiek robicie, to trzeba się tam czołgać, przełazić, kombinować. Oczywiście te miejsce wykluczam, ale załóżmy, że tego nie ma, tak? Tylko macie standardowe wiązary. Więc praca między wiązarami, ja tutaj bym, że tak powiem, powiedział, że to jest minus, że tutaj jest to, że nie ma tu miejsca, że źle się później tutaj pomiędzy wiązarami robi, to jest minus taki. Dobrze, następne jeszcze, co ja tutaj mam. No właśnie, o tym już mówiłem wcześniej, tutaj... A propos właśnie obciążenia tutaj tego, jeżeli robimy sobie stryszek, trzeba od razu wiedzieć, co wy chcecie tutaj mieć, tak, tutaj na tym powiedzmy strychu, żeby od razu założyć, jakie ma być, jak mocne mają być te wiązary, że jakie tu ma być obciążenie, tak, bo jeżeli chcecie tu kiedyś porobić pokoje, to musicie założyć, tu będą rygipsy, tu będzie dodatkowa wełna, że w ogóle na dachu jest dachówka, jeżeli na przykład właśnie chcecie nawet solary fotowoltaiczne, to wyobraźcie sobie, dobrze jest to powiedzieć tej firmie, bo też wiązary będą odpowiednio wzmocnione pod solary, że to jest tak, że jak one nie są pod to wyliczone, to ja wiem, że przyjedzie firma od solarów, wam założy i tam w nosie będzie miała,
tak? Ale chodzi o to, że nawet takie już rzeczy trzeba tutaj planować, tak? Żeby to było właśnie od razu wyliczona ta wytrzymałość, tak? Czyli, że tutaj na przykład przyjdzie płyta OSB bądź deski. Ja oczywiście płyty bym nie robił, no bo te płyty, te kleje z tych płyt to śmierdzą strasznie, no ale dobra. Że tutaj przyjdą deski, tu przyjdą rygipsy, tak? Tu przyjdzie dodatkowa wełna dookoła. Potem, że właśnie na dachu dachówki, jeszcze jak solary. To wszystko trzeba już wiedzieć na etapie zamawiania tych wiązarów, więc to jest takie dość problematyczne, że tak powiem. I trzeba to od razu właśnie wiedzieć, tak? Czyli trzeba wiedzieć, co tam w ogóle będzie, tak? Dobrze, zobaczmy jeszcze co. A właśnie, i teraz następny tutaj podpunkt z minusów tych wiązarów to jest taki, że no, ta konstrukcja tutaj, ona nie jest taka sztywna jak beton. Ona jest tak troszkę wiotka, jak tutaj się chodzi czy coś, to nie jest takie sztywne, nie jest to sztywne. Pomimo tego, że mówią, jak tu na przykład się stanie i tu tak się porusza specyficznie, to ta konstrukcja jednak pracuje. I jak tutaj się chodzi czy coś, to nie powiem, że jakoś wybitnie mocno, ale jednak czuć, że to pracuje. To nie jest takie, że to jest taki bardzo, bardzo, bardzo wytrzymały, jak tam czasami mówią, że to się tam nic nie łuknie, nic się nie rusza. Guzik, prawda? Ja tutaj mam bardzo mocne wiązary, założone na bardzo duże obciążenie, a i tak mimo wszystko ta konstrukcja pracuje, także nikt mi tutaj ciemnoty nie wciśnie. I jakby to był betonowy strop, to tu by nic, kurczę, nie pracowało. No ale dobra, dalej jedziemy. Tutaj mamy wiotkość konstrukcji. A no właśnie, jak mamy ta konstrukcja pracuje, a zrobimy sobie tutaj załóżmy rygipsy, no to też, że tak powiem, no raczej one będą pękać z czasem, no bo jak tu chodzisz po podłodze, tak, tutaj ta konstrukcja pracuje, no to no niestety te pęknięcia muszą się pojawić, to po prostu nie ma na to siły. Ja uważam, że nie ma na to siły, ponieważ jeżeli konstrukcja cała pracuje, nie jest na tyle sztywna, no to te rygipsy, no niestety ten rygips tego nie utrzyma, tak. A naprawdę, jak ktoś mówi, że to nie pracuje, no to zapraszam tutaj do mnie na budowę. Wejdziemy, pochodzimy, ja tu podskoczę, powiedzmy, w tym miejscu położę tę podłogę, podskoczę i sami zobaczycie, jak ta konstrukcja, że tak powiem, no czuć, że pracuje, tak? Dobrze, co tutaj jeszcze mamy? Tutaj rodzaj pokrycia dachowego, wiotkość konstrukcji. A, właśnie, i tutaj kolejny, że tak powiem, minus tego, że to niby to jest właśnie strop, tak? To nie jest jeszcze strop. To jest tylko konstrukcja pod strop, ponieważ tutaj, tak jak mówiłem, tu jest normalna przestrzeń, proszę bardzo, mogę tam spaść i tyle, i tu nie ma żadnego stropu, to jest bzdura, że to jest strop. Strop to będzie dopiero wtedy, jak tu na górę położymy takie płyty bądź deski, a z dołu zrobimy rygipsy, co też jest dodatkowym kosztem, którego nie macie już przy stropie betonowym. Zobaczcie, to kosztuje i to kilka tysięcy złotych na tą powierzchnię, naprawdę. I teraz wszystkie rygipsy na dół, te płyty karton gips na podwieszany sufit też kosztują i to też będzie dosyć duży koszt, tak? Który powiedzmy, no też trzeba dodać do tej konstrukcji, do teoretycznie darmowego stropu. To nie jest darmowy strop, to jest tylko tak jakby półśrodek do wykonania stropu. Dopiero strop, czy tam powiedzmy sufit w pomieszczeniach, tudzież tu podłogę trzeba zrobić, za którą trzeba dodatkowo zapłacić i to jest dodatkowa robota, którą ktoś musi wykonać, chyba że wykonacie ją sami, tak? Dobrze. Duże problematyczne poruszanie się, to już to poruszyłem tą kwestię, że po prostu jak przyjdzie coś robić w tych dziurach, jakieś rury, cokolwiek, przyłącza, podłącza, jakieś tam kable, to trzeba tam się naczołgać, nałazić, jest to bardzo problematyczne, gdzie jeżeli byście zrobili tradycyjny dach, po prostu z krokwi i tak dalej, no to nie ma tutaj czegoś takiego, tak? Nie ma czegoś takiego, no ale o tym za chwilę. No dobrze, to teraz tutaj mniej więcej powiedziałem troszkę o tych wiązarach. Ja uważam, że wiązary to wcale nie jest taki dobry patent, nie jest to taki dobry pomysł. To nie to, że ja to jakoś tak, powiedzmy, robię antyreklamę. Nie o to chodzi, tylko wydaje mi się, że tradycyjne rozwiązanie, czyli zwykły dach ze zwykłych krokwi i tak dalej, belek po prostu takich z lasu, jest lepszym rozwiązaniem według mnie. A wiązary, no to jest też bardzo dobre rozwiązanie, ale to zależy, komu na czym zależy, tak? I kto tam chce, że tak powiem, jak budować, tak? No to jedziemy teraz plusy właściwie konstrukcji tradycyjnej, czyli zwykłe tam krokwie, jętki, jakieś tam murłaty i tak dalej, tak? Czyli tradycyjna więźba, zwykła, zwyczajna, taka jak się robiło kiedyś, powiedzmy przed wojną i dużo takich domów stoi, między innymi mój tata budował też dom, gdzie ma więźbę tradycyjną, dom do dzisiaj stoi i zrobił jeszcze, że tak powiem, podbitkę deski, na deski dawał trzcinę starą metodą, to tynkował i to jest wszystko do dzisiaj, trzyma się
się to bardzo dobrze, jest to bardzo dobrze wykonane starą metodą, a jednak to jest funkcjonalnie i dobrze. I uważam, że tradycyjna konstrukcja u nas, że tak powiem, ma już dosyć długą tradycję, przez to jest, że tak powiem, każdy to zna. Dużo budowlańców może to wykonać, a to, że im się nie chce oczywiście, bo to przyjedzie, zrobi firma, tak, a oni budują tylko tak jakby ten dół, tak, a kasują niby za cały dom, no to oni już mają to tak, że tak powiem, gotowe, bo to zrobi jakaś firma, tak, i przychodzi później sobie dekarz, także ich zadanie się kończy na wybudowaniu sobie tych ścianek i tej ścianki najwyżej szczytowej, tak. A tak to już no, się tym nie przejmują, tak? No i strop im odchodzi, czyli też dużo roboty im odchodzi, tak? A kasują normalnie jak za cały dom, no ale dobrze, to jest tylko tak nawiasem. No więc tak, plusy jest właśnie z konstrukcji zwykłej. Czyli materiał dostępny niemal w każdym tartaku od ręki. Czyli jeżeli jedziecie, zamawiacie generalnie za kilka dni, na następny dzień, wręcz czasami czeka już materiał w tartaku, który niemal od ręki można... od ręki można to odebrać, tak? Po prostu jedziesz, zamawiasz, masz, tak? Możesz sobie to zamówić impregnowane lub sam sobie pomalować na budowie, tak? To już naprawdę jak chcesz, czyli łatwość dostępu materiału niemalże wszędzie, a tartaków jest dosyć sporo jeszcze, ponieważ kiedyś to normalnie się tak, że tak powiem, budowało domy, więc było to normalnie dostępne, tak? Następna rzecz z plusa. Znaczy, następne jakie plusy są zwykłej, tradycyjnej więźby? To jest to, że jeżeli ktoś buduje metodą gospodarczą, to praktycznie może sobie taką konstrukcję już tu na budowie wykonać samemu. Wystarczy 2-3 osoby i po jednej tej krokwi, po jednym belku można sobie, że tak powiem, wciągnąć ciągareczką na górę i zmontować to wszystko samemu. Naprawdę, można to zrobić we własnym zakresie metodą gospodarczą bez używania dźwigu i innych, że tak powiem, problematycznych takich maszyn ciężkich, bez których ta konstrukcja wiązarowa się nie obejdzie po prostu. I teraz tak, następny plus zwykłej więźby, to jest relatywnie łatwy transport. I teraz tak, jeżeli tę jedną beleczkę weźmiemy jednej długości, tu jest około powiedzmy 6 metrów, tak? Z jednej strony, zaraz zobaczymy. No dokładnie to jest 6,5 metra, tak? Jeżeli byśmy mieli takie krokwie, belki i tak dalej, no to w zasadzie możemy przywieźć je we własnym zakresie. Wystarczy bus, laweta, bądź dłużyca pożyczona za małe pieniądze, bądź po prostu laweta, tak? Bądź większa przyczepka i 6 czy 6,5 metrowe krokwie z tartaku sobie powozimy sami. Po kilka powozimy sami. Więc nie musimy angażować tutaj praktycznie nikogo z zewnątrz. Jesteśmy w stanie zrobić to sami, co jest według mnie bardzo duży plus, bo jeżeli budujesz metodą gospodarczą, chcesz te koszty ograniczyć, no to wiadomo, że tak jakby to, co zrobisz sam, to tniesz tym koszty, tak? Czyli nie płacisz komuś, a przez to zostaje ci w kieszeni. Tylko oczywiście dając swoją pracę, tak? No ale to mówię, to jest taki plus według mnie tej właśnie metody tradycyjnej więźby dachowej. No i teraz tak, możliwość właśnie wykonania tej więźby metodą gospodarczą, ale i za pomocą zwykłych narzędzi. Czyli wystarczy dobra piła łańcuchowa, jakaś tam piła taka Krejzega, tak, piła ręczna, młotki i tak dalej, czy dobra wkrętarka do wkręcania śrub i tak dalej, i naprawdę można to wykonać we własnym zakresie stosunkowo prostymi narzędźmi. Tutaj nie trzeba naprawdę żadnych skomplikowanych maszyn i tak dalej, no jest to się w stanie wykonać najzwyczajniej w świecie samemu, zwykłymi prostymi narzędziami. No i teraz tak, dodatkowo następny plus to jest właśnie to, że jak się wykonuje to na przykład, a ma się wcześniej zrobiony ten strop, o czym za chwilę, tak, to jest dużo prościej to budować po prostu, bo tutaj na przykład, jak było to budowane, to ja musiałem mieć pod spodem rusztowania, dochodzenia i tak dalej, bo tu nie było podłogi. Tu po prostu nie było tej przestrzeni, tutaj, gdzie ja teraz sobie tutaj siedzę, tak, i z wami rozmawiam. Tutaj po prostu trzeba było wszędzie zabudować rusztowaniami, żeby po prostu można było tu chodzić, tak, bo to był naprawdę duży problem, no bo jak tutaj budować tą całą konstrukcję, skoro tutaj po prostu jest wysoko, nie? A jednak jak macie zwykłą tradycyjną więźbę, no to przeważnie jest tak, że już strop jest wykonany, tak? Dobrze, jedziemy dalej. Czyli jak to się wykonuje i jest strop, to też dużo łatwiej, bo masz po prostu tylko stawiasz sobie drabinkę tutaj, czy drabinę, czy tu kawałek rusztowania i to jest dużo łatwiej wykonane według mnie. Dobrze. Dalej. Właśnie. I tutaj właśnie ten, moim zdaniem, zwykła więźba, jeżeli stosuje się, że tak powiem, dość duże te belki, wymiary i tak dalej, to jest bardzo
bardzo mocną konstrukcją. Nie powiem, że może jakąś tam super sztywną, tak? No bo też te drewno też pracuje, tak? Ale jest to moim zdaniem dużo wytrzymalsze, dużo mocniejsze, ponieważ przekroje samych belek, samych krokwi są dużo większe. Więc praktycznie można pominąć zakładanie, czy pokrycie będzie z dachówki, czy pokrycie będzie z czego innego, czy będzie ciężkie, lekkie, czy będzie wełna tutaj taka, siaka, czy inna, czy później będą solary, czy nie solary, czy coś innego. Po prostu dach ze zwykłych krokwi przeważnie jest tak mocny, tak wytrzymały, że no, że tak powiem, dużo wytrzymalszy moim zdaniem niż ta konstrukcja wiązarowa, gdzie tych wiązarów musi być gęsto dosyć, dosyć sztywno, a i tak moim zdaniem zwykła konstrukcja jest po prostu sztywniejsza. Dobrze, co jeszcze? A, no i właśnie, tutaj a propos właśnie konstrukcji zwykłej, plusy też takie, że te drewno no po prostu jest tanie i stosunkowo łatwo dostępne, prawda? I przez to, że później są tylko skosy, że tak powiem, tak? Nie ma, momencik, nie ma tutaj tej zabudowy tu, tylko takie skosy, tak? Tutaj powiedzmy też to by było, tu skosy, więc jest jeszcze łatwiejsza aranżacja tych pomieszczeń, jeszcze, że tak powiem, ładniej, wygodniej to zrobić, bo tego całego tutaj nie ma, tak? Nie ma tego zabrania powierzchni, tutaj to, albo jeżeli byście mieli wiązary tu z dodatkowymi usztywnieniami, to tego nie ma. Po prostu macie od razu cały strych bez niczego, tak? Bez niczego, że nie zabiera wam te usztywnienie tych wiązarów, tej całej tego miejsca na strychu, powiedzmy, tak? Dobrze. Drewno relatywnie tanie, dostępne, dobra, łatwa aranżacja poddasza i możliwość wykorzystania w pełni przestrzeni strychowej, która powstaje jakoby przy okazji. No właśnie, tutaj strych po prostu powstaje przy okazji, nie trzeba tego specjalnie projektować, obliczać i tak dalej, po prostu strych już jest, jak się zrobi zwykłą konstrukcję, tak? I nie trzeba tutaj, że tu pomieszczenia, tu jakieś wydzielać, tu takie wzmocnienia i tak dalej. Po prostu tego nie trzeba robić, bo strych jest od razu, że tak powiem, przy tej metodzie. Dobrze, i teraz tak, a propos jeszcze samej impregnacji, to tą konstrukcję teraz tutaj obmalować, zaimpregnować, co jest tutaj już wykonane, no ale teraz tu wszędzie łazić między tymi konstrukcjami, tak, to jest bardzo duży problem, jest to problematycznie bardzo duże. A jak masz zwykłe belki, które leżą na ziemi, które przywiozłeś z tartaku, to po prostu sobie malujesz tym opryskiwaczem do roślin. Ja kupiłem ten opryskiwacz do drzewek, tak, nalałem tam impregnat i malowałem tym, także na ziemi belki zwykłe po przywiezieniu bardzo łatwo zaimpregnować. To jest po prostu bajecznie łatwo. Leżysz sobie na ziemi, układasz sobie belkę koło belki i jedziesz hurtowo, że tak powiem, dużym pędzlem albo tym opryskiwaczem do drzewek. No dobrze, następna rzecz. Czyli jeżeli chodzi o impregnację, też dużo łatwiej wykonać jest więźbę tradycyjną. A jeszcze właśnie a propos tego, że niektórzy powiedzą, a bo to mokre drewno, a takie drewno, a siakie drewno, nie? Tak, macie rację, no jest to mokre drewno, no okej, dobra, ale można sobie, że tak powiem, wcześniej to drewno kupić, ładnie gdzieś na placu budowy sobie posztaplować, bądź w jakimś tam miejscu, zostawić na jedno takie gorące lato, czy tam, nie wiem, trochę wcześniej sobie to kupić, nawet zimą, zalecałbym zimą kupować, ponieważ zimą drzewa są, że tak powiem, suchsze, no ale to już dopytajcie jakichś leśników i tak dalej, bo to chodzi o odchodzenie soków z drzewa do korzeni i tak dalej, bo tam drzewo zimuje i tak dalej, więc właściwie zawsze drzewa to powinno się wycinać w mróz, dlatego właśnie w górach są najlepsze, drewno z gór jest i tak dalej, bo tam oczywiście te mrozy są większe, śnieg jest dłużej i jak jest wycięte właśnie zimą, to drewno ogólnie lepsze jest, jak jest wycięte zimą, jak są większe mrozy, to drewno jest odporniejsze, wytrzymalsze i na szkodniki, na jakieś grzyby i tak dalej, no ale to mówię, to już sobie tam zapytajcie jakichś tam, powiedzmy, leśników, którzy się na tym znają, tak? Także można sobie zamówić wcześniej, te drewno troszkę obeschnie i sobie robić już z takiego drewna suchszego, tak? Także nie ma tak, że ono będzie mokre i tu będziemy pracować, a nawet jak będzie mokre, a jest dobrze dom wykonany, wieniec, strop i tak dalej, no to tutaj nie ma możliwości, żeby tu się coś wydarzyło z tym drewnem. No fakt, no będzie trochę pracować, ale to też pracuje, tak? To też wcale nie jest taka super konstrukcja, tak? To pracuje, tamto pracuje, ale i to pracuje, tak? No dobrze, jedziemy dalej. Ach, jeszcze właśnie z plusów, to ta cała, powiedzmy, te drewno potrzebne na wykonanie tej konstrukcji dachowej, tak, tej tutaj, jest po prostu znacznie tańsze. Po prostu znacznie tańsze. Jest to po prostu znacznie tańsze, co moim zdaniem jest bardzo istotne, tak, bo chodzi o kasę, zwyczajnie chodzi o kasę. Dobrze, ale teraz, żeby nie było tak kolorowo, że tradycyjna więźba to same plusy, więc przechodzę do minusów.
No i tutaj teraz niestety największym minusem to jest właśnie najczęściej konieczność wykonania stropu lub wykonanie ścian nośnych, na których wesprą się główne krokwie nośne. I musi tak budynek być założony konstrukcyjnie, żeby właśnie umożliwiło oparcie głównych krokwi nośnych, tak? No to właśnie jest, to jest jeden z minusów, że po prostu ten strop trzeba robić. Tylko właśnie, jak wykonacie strop sobie betonowy, tak? Ten betonowy strop, to to, co zaoszczędzicie powiedzmy na tych tutaj krokwiach, które będą później bardzo wytrzymałe, to sobie wykonacie ten strop. Ja wiem, że on będzie drogi. Relatywnie cena może być podobna jak to, bądź może nawet deczko wyższa, ale ja bym wolał mieć deczko wyższą cenę niż tej konstrukcji. Tu mieć solidniejsze krokwie, tak? Tutaj mieć betonowy strop, monolit, bądź jakiś tam ten układany z pustaków, czy coś, on tam się jakoś nazywa, w tej chwili mi to wyleciało z głowy, ale gdzieś ten strop układany, po prostu wolałbym tu prawdziwy strop, ponieważ strop to jest strop. To nawet jak ten dach się uszkodzi, zepsuje, to tu mamy drugi, że tak powiem, strop, który bardzo usztywnia budynek i powoduje właśnie to, że może być to też swego rodzaju pewnym zabezpieczeniem. A tutaj, no tutaj jak się coś stanie, no to po prostu ci kurwa wpada do pokoju, tak? No sorry, że przeklinam, ale jakby co, no to tutaj, no wiadomo, no tutaj co, no rygips to zatrzyma? No nie, tak? No nie, no nie. Teraz zobaczcie, jak jakieś tu zwierzaki wejdą, tak? Czy coś, jakieś kuny, czy inne takie cholerstwo, dziadostwo, no to przecież to praktycznie, no to tylko warstewka rygipsu dzieli, tak? Wata szklana, no to ich nie zatrzyma, tak? No to warstewka tego rygipsu, tego cieniutkiego, tego tam centymetr, 2 mm, czy tam 1,5 cm dzieli, żeby one sobie tam do domu weszły. Teraz też a propos jeszcze właśnie, ale to może innym razem o tym powiem, no ale właśnie tutaj no nie ma żadnego praktycznie takiego zabezpieczenia. Tu kopniesz nogą i wchodzisz do pokoju, tak? A jak masz strop monolit, czy tam powiedzmy no ten strop układany z pustaków i zalewany, to jest bardzo mocne, bardzo sztywne i bardzo wytrzymałe, a łączny koszt tradycyjnej więźby, który można wykonać samemu, plus jeszcze strop, to jest łącznie bardzo mocne, wytrzymałe rozwiązanie i powodujące to, że no tutaj będzie to dużo mocniejsze wszystko, ta cała konstrukcja będzie dużo mocniejsza, aczkolwiek minusy są takie, no, że ten strop trzeba wykonać, tak? A więc jest to dodatkowa praca, pewnie dodatkowy koszt, ale reasumując, koszty stropu i koszty tej więźby, to będą mniej więcej te same koszty, co teraz koszty wiązarów, tak? Tylko że po prostu więcej pracy, no trzeba stemplować, trzeba szalować, trzeba zrobić zbrojenie, musi budynek być wyliczony pod to, albo wręcz musi być projekt kupiony budynku, który już ma, że tak powiem, strop lany tutaj założony. No dobrze, to teraz co dalej tutaj? No to jak mówiłem, że strop lub wykonanie ścian nośnych. Aha, minus, do minusów tradycyjnej więźby jeszcze można zaliczyć to, że możliwość skręcania się i wichrowania drewna podczas schnięcia. To jest takie zjawisko, że te belki, powiedzmy jak są, to one tak później się skręcają, tak? Albo jakoś tam się wichrują, jakoś tam powiedzmy no tak na włók się robią czy coś. No to tak, jest to minus, owszem. Rzeczywiście te drewno schnie, są takie zjawiska, aczkolwiek jeżeli się weźmie lepsze drewno troszeczkę, z tego tartaku zamówi, nie jakieś takie z sękami i tak dalej, no to się troszkę zmniejsza te zjawisko, aczkolwiek tak, występuje to, jest to minus, podczas schnięcia te drewno pracuje i potrafi zmienić swój kształt, co czasami może być bardzo denerwujące, ale na to ja mam bardzo proste rozwiązanie, ponieważ takie coś po prostu można kupić sobie w sklepie i jak ktoś nie chce kupować surowego drewna z lasu, tak, to kupuje sobie, po prostu zamawia sobie, nie wiem, takie coś i jedzie sobie, przywozi to i sobie z takich elementów, czy z grubszego, cieńszego, tutaj większego, czy tutaj z podwójnego, sobie robi konstrukcję z suchego i ma generalnie ten sam materiał w tradycyjnej więźbie, czyli suchy, wysuszony, elegancki, konstrukcyjne drewno i tak dalej, ma w tej więźbie i nic się już nie skręca, nie wypacza, nie robią się łuki i tak dalej. Także można to bardzo prosto rozwiązać, kupić po prostu takie drewno, a można je kupić na tych portalach bardzo znanych tutaj polskich, więc jest to bez problemu, można to dostać, więc jak ktoś na przykład nie chce surowego drewna z lasu, bądź po prostu nie zamówił wcześniej, nie przesuszył, można takie drewno konstrukcyjne kupić bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu też sobie przywieźć właśnie bus plus laweta, bądź nawet większy jakiś samochód, kombi i laweta. Takie 6-metrowe elementy sobie można poprzywozić. Moim zdaniem nie ma problemu, także tutaj kto jak woli, tak? No ale dobrze, lećmy dalej. Jeszcze z minusów tej konstrukcji właśnie
stropu, tak? Dobrze. Dobrze. Możliwość skręcania się i wichrowania drewna podczas schnięcia. No dobrze, i tutaj w zasadzie to by było wszystkie. I tutaj właśnie jeszcze takie podsumowanie, że no właśnie, no mi się wydaje, że to jeszcze nie wszystkie wady i zalety, aczkolwiek tych obu rozwiązań, każde będzie lepsze odnośnie pożądanego efektu, estetyki i zapotrzebowania. Niemniej ja stawiam na sprawdzoną więźbę tradycyjną, tak jak już wcześniej tutaj objaśniałem, że no można to wykonać samemu i tak dalej. Dodatkową zaletą więźby tradycyjnej jest posiadanie stropu, czyli tego, jeżeli masz więźbę tradycyjną, to ten strop raczej będzie lany z betonu, tak? Co jest według mnie dużym plusem, co właśnie bardzo usztywnia budynek i powoduje, że mamy jakoby dodatkowe zabezpieczenie podczas sytuacji, w której zostanie uszkodzony dach, tak? Na przykład taka sytuacja nastąpi, jak będzie jakiś wicher czy coś i częściowo nawet te pokrycie dachowe uszkodzi, bądź sam dach uszkodzi, bądź konstrukcję dachu, tak? Bo tak by mogło wystąpić, ponieważ u nas te wiatry i tak dalej, no to czasami występują bardzo silne, więc trzeba mieć to na uwadze. To po prostu ten strop można go przykryć folią, tam go, tudzież go pokryć papą i on tak jakby robi za drugi awaryjny dach, tak? A tutaj nie masz tego możliwości. Jeżeli to się zacznie uszkadzać, to wszystko, to automatycznie ten strop leży, bo on sam nie będzie wisiał, bo ten strop trzyma się, to wszystko jest połączone ze sobą. Ten strop tak jakby tabelka tutaj wisi na tym stropie, a ten z kolei się tutaj spina. Tam poprzez wieniec przenoszą się siły na całą tą konstrukcję, więc tutaj raczej to nie spełniłoby tej funkcji, a jak masz tradycyjny strop, no to właśnie tak jak mówię, takie zabezpieczenie, dodatkowe zabezpieczenie podczas sytuacji, w której zostanie uszkodzony dach, na przykład podczas klęski żywiołowej, a niestety w Polsce coraz częściej pojawiają się bardzo silne wiatry. I dodatkowo właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, chroni przed włamaniem. Dokładnie, bo konstrukcje wiązarowe bardzo łatwo pokonać, że tak powiem, od dachu, ponieważ tutaj nic nie ma, to wystarczy postawić drabinę, a że domek jest parterowy, więc tam odkrywa się kilka dachówek, nawet nie trzeba ich niszczyć, wycinasz dziurkę tutaj w tej membranie dosłownie, zwykłym nożem do tapet i w zasadzie jesteś już na poddaszu, tak? Jak jesteś na poddaszu, nikt cię nie widzi, no to kopniesz dobrze butem tutaj w tego rygipsa i wchodzisz sobie do domu, tak? Także no jest to mega proste, mega łatwe, a z zewnątrz wystarczy postawić byle drabinę, tak? No właśnie bardzo łatwo ściągnąć dachówki i tak dalej, także tutaj nawet jak są te wiązary, to zalecałbym dlatego pokrycia dachowe blaszane. Ja oczywiście wiem, że to nie jest tradycja i tak dalej, ale blacha jest dużo lżejsza i, że tak powiem, pełniejsza, a dachówki nie izolują tak dobrze od deszczu, że tak powiem. Może to brzmi, że tak powiem, źle, tak? Głupio nawet wręcz, ale jak to usłyszałem w sklepie, kiedy mówię, że no ale te dachówki takie nierówne i w ogóle i takie niedopasowane, jedna taka, siaka, nie? Tam dużo zdjęć porobiłem, jakieś niedolane, niedosuszone i tak dalej, to usłyszałem, że w sklepie, gdzie była sprzedaż, to także, no ale jak, co pan myślał, że pokrycie dachowe z dachówek to jest szczelne? No czyli tam od razu się zakłada, że pokrycie z dachówek, no to będzie gdzieś tam delikatnie może przepuszczać tą wodę, tak? Bądź jakoś zawiewać czy coś, czy śnieg jak gdzieś tam się nazbiera i tak dalej. No i dlatego jest niezbędna, wymagana ta właśnie folia, tak? Czyli docelowym zabezpieczeniem, żeby wam się tu woda nie wlała, jest ta folia, tak? Bo oni od razu zakładają, że dachówki mogą przeciekać. A jednak jak mamy pokrycie z blachy, z jakiejkolwiek, no to zobaczcie, jak dacie taki na przykład, nie wiem, metr na 3 metry, to macie 3 metry kwadratowe już pełnego krycia blachą, gdzie nie ma żadnych szpar i na przykład jak nawet blacha na blachę zachodzi, powiedzmy zwykła blacha falista, bądź blacha w kształcie dachówki, to bardzo mocno przylega, że nawet tam przez te szczeliny bardzo ciężko się przedostać, że tak powiem, wodzie do środka, tak? A jeszcze jak weźmiemy sobie pokrycie dachowe, że od samego szczytu do samej krawędzi, tam powiedzmy do tej deski okapowej czy czołowej, no to możemy wziąć te arkusze blachy na rąbek stojący, co powoduje bardzo łatwy montaż, bardzo szybki montaż, bardzo duża szczelność, bardzo lekkie pokrycie dachowe. I teraz też, jeżeli weźmiemy z jakiejś lepszej blachy ocynkowanej, bądź jakiejś tytanowej, bądź tytanowo-aluminiowej, bądź aluminiowej, to jest to też bardzo trwałe pokrycie. Praktycznie nie ma na nim śrubek żadnych z zewnątrz, bo tam się przykręca, że tak powiem, z boku, tak? Można wręcz zastosować mniej ład na dachu, tyle co będzie wymagane oczywiście, ale to no, że przez to, że to jest lżejsze, więc tyle nie jest wymagane.
Moim zdaniem, to jest oczywiście moje zdanie, tak? I dużo łatwiej jakieś przepusty robić w blasze, bo po prostu wycinasz dziurę, tam nawet jeżeli coś, to sobie to mocujesz na jakiś klej i tak dalej, a w dachówce, no bardzo ciężko zrobić jest przepust typu wentylacja. Tam co prawda jedno mam, momencik, tam to widać, tak? Może tutaj powiększę trochę. O, no tam w każdym razie to widać trochę, ale jest to bardzo ciężkie do wykonania, no i tu jak widać, jeżeli tam by była jakaś nieszczelność teraz, to tam już może zaciekać, tak? A blacha mi się wydaje jest dużo, dużo lepsza, no po prostu blacha według mnie, czy inne pokrycie niż dachówka jest może nie to, że dużo lepsze, tak? Ale już na tyle dobre są te inne pokrycia dachowe, które są w podobnej cenie bądź tańsze i są lżejsze i mogą spokojnie konkurować z dachówką. I teraz jeżeli ktoś mi powie, że a bo tam wiązary, bo będzie mi tam deszcz na dach padał i tak dalej, będzie tam specyficzne, że tak powiem, takie dzwonienie tego deszczu o dach, no tak? Ale rzekomo zakładamy, że jeżeli to jest dach wiązarowy, tak, konstrukcja wiązarowa tego powiedzmy tutaj tego poddasza, tak, i poddasza tu nie ma, więc tutaj nikt nie śpi, tak, więc tu sobie może dzwonić, bo i tak jesteśmy tam w pomieszczeniach, a tu mamy grubą warstwę wełny, czyli tutaj mamy taki, że tak powiem, bufor jeszcze akustyczny, więc nie powinno to w ogóle, zaznaczam, w ogóle przeszkadzać, jeżeli zakładamy, że no nie będziemy tutaj spali, tak, a raczej przy konstrukcji wiązarowej spali tutaj nie będziemy. Więc zastanawiajcie się zawsze nad pokryciami dachowymi i ogólnie zastanówcie się tutaj, jaka konstrukcja domu, jak chcecie, żeby było to zrobione. Ja stawiam na tradycję, na tutaj na strop betonowy, ponieważ z własnego doświadczenia, jak mam tutaj te wiązary, no niestety tak już musi być, bo taki był projekt, tak był dom budowany, tak były wszystkie założenia, tak było już zamówione, tak było to wszystko zrobione, no niestety pod taką całą konstrukcję, aczkolwiek ja nie jestem z tego do końca zadowolony i przekonany, ponieważ jest tutaj za dużo różnych rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, żeby to było, ta konstrukcja była dobrze wykonana, tak? I za dużo trzeba angażować różnych środków dodatkowych, typu dźwigi, transporty i inne rzeczy, żeby to choćby przywieźć i wstawić na tą budowę, tak? I jeszcze dodatkowo teraz bardzo dużo to kosztuje i dosyć długo się na to czeka. To jest według mnie główny minus. To bardzo dużo kosztuje. Jak za te drewienko tutaj powiedzmy, za tą konstrukcję, to moim zdaniem jest to dużo za dużo. Słuchajcie, 32 tysiące to jest koszt jakiegoś tam nowego samochodu. No niech mi ktoś nie powie, że to drewno tutaj, ta konstrukcja, tak, te wykonanie, no to jest wartości samochodu, gdzie ile elementów jest, kurczę, w samochodzie, tak, do wykonania, tak, jak użytkujemy samochód i nim jeździmy, powiedzmy, 10 lat i tak dalej, czy tam inne struty tuty. A jak, kurczę, to zwykłe drewno, tak? To jest zwykła ciesielka, kurcza. To jest zwykła stolarka, ciesielka, kurcza. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. No naprawdę, nie ma nic skomplikowanego. Jest to tak drogie, tak? No to zastanówcie się właśnie w ten sposób, no nie? Także ja na dzień dzisiejszy bym wiązarów nie robił, ale naprawdę wybór zostawiam każdemu, kto się buduje, kto robi, czy tam robi firma, czy tam jaki projekt ma. Naprawdę dla mnie jest to obojętne. Ja tylko powiedziałem swoje spostrzeżenia, plusy, minusy konstrukcji wiązarowej, plusy, minusy konstrukcji tradycyjnej. Niemniej ja stawiam na tradycję. Także tutaj po oglądnięciu tego filmiku możecie sami się zastanowić, co sobie byście chcieli, co jest dla Was lepsze. I tutaj dosyć dużo informacji mi się wydaje, że poruszyłem, aczkolwiek pewnie jeszcze nie wszystko. I tutaj na pewno będą tacy, co będą za tradycyjną więźbą, będą tacy, co będą za wiązarową więźbą, że to takie dobre i tak dalej. Niemniej właśnie prosimy Was o komentarze w tej sprawie. Co Wy myślicie? Jakie macie Wy spostrzeżenia? Co byście chcieli w swoim domu? Czy byście chcieli właśnie takie rozwiązanie? Tylko weźcie jakieś takie rzeczowe, że tak powiem, argumenty pod uwagę. Nie tylko, że a bo to jest lepsze, bo tam mi kolega mówił, że to jest lepsze. Tylko tak po prostu zastanówcie się i powiedzcie, napiszcie, co o tym sądzicie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No nic, to dzięki za uwagę, pozdrawiam i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.